Siemanko wszystkim, z tej strony Jimmy i dzisiaj zagramy w The Hunter Primal. Ostatniego nagrania chyba trochę się zmieniło. Nie będę zakładał własnego serwera, po prostu dołączę kogoś. No i już na ekranie startowym tutaj wyszukiwania serwerów widzicie, że mamy z prawej strony po prostu informacje o graczach, kto gra na serwerze, etc. Takie tam. Na prawie będą też local games i takie friend games, ale akurat dzisiaj gram solo, nikogo tam ode mnie nie ma, więc poszukałem jakiegoś serwera po prostu, gdzie, że tak powiem, będzie ping fajny. Chyba nie mógłby było bez hasła. No i bez PvP. No i kto mi tam jakieś Emilio, Zojadak. Pierwszego brzegu. Zaczy w ogóle się do niego dołączyć. Co znowu właśnie? No, oczywiście, bo masa bugów przez kilka dni gra była niedostępna, bo serwery im padły. A to już wprowadzili. Nie wiem, jak go odpowiedzieć, tylko tak jak zawsze mówię, jak z głowy mi wypada. Chodzi o to, że można z takim być amunic. Mamy, załóżmy, to jest strzał do łuk, prawda? I teraz możemy je wziąć z shiftem, przenieść się, przytrzymując shift i sobie wybrać, że chcemy zachować 31 strzał z lewej strony, a 23 przenieść. I 23 mamy strzał w ekwipunku, a 31 zostawiamy na podłodze, na ziemi. Dzięki temu na przykład możemy się podzielić amunicją ze znajomymi, albo na przykład zmniejszyć ilość strzał, takie tam. A jak chcemy połączyć amunicję, tutaj mają tu i rzucamy tu. I mamy 54 strzał, widzicie? Tak się łączamy, co? Całkiem prosty i przyjemny. Wprowadzili też tam ten lornetkę, okulary, takie tam. Aktualnie chodzę na boso, bo mi po prostu nie stać było na buty, za mało kurwa. Shit. No, jakby nie mówić, sam jeszcze bugi, to prawda, no. Teraz zobaczcie. Wyskakuje mi cały czas opieprzone okienko, no. Dobra, nie ma. Weźmiemy te strzały, wywalimy. Pyk. Pyk. Teraz je podniesiemy. Maksymalna wydajność jest 69. Wy też to widzicie. Okej. Okay. A, no dobra, nie mam ich po prostu miejsca w tych punktach. Co jest całkiem chyba teraz zrozumiałe. A może trzetki nie mam, takie tam bajery. Dobra, lecimy. To jest godzina, która tam była. Pierwsze. Dobra, raptor usłyszałem. Możemy je zabić z łuku. No, to jest ten jeden minut właśnie grania na czyichś serwerach. Ho, ho, ho. No, kikuj go koleś, no. I nie będziemy przeszczekać, aż musi grać gdzieś. Okej, okay, ile ich tu mamy? Jeden na pewno stoi. No i triceratopsy mamy. No i oczywiście jeszcze przy ostatnich paczach tam było, że triceratopsy są bardzo agresywne. No i oprócz tego, że agresywne, to prześladowały graczy, tak. No zmienili to, ostatnio zmniejszyli przy ostatnim patchu i teraz jest troszkę lepiej. Czyli, że jak podejdziemy za blisko, to po prostu skończymy tak jak bawiąc się z łosiem. Okej, okay, są dwa raptory. Nie zauważę. Chcę znowu tu nie paść. Ten leży, zapomniałem, że mam backshota, a nie siluga, ale tak to się zdarza po prostu. Idę on dostał. Ok. Wszystkie? Chyba wszystkie. Ok. Dwa razy lewe płuco, raz płuco, ciało. Czyli tak sobie. Kaszana. A ten na serce. Ok, tu gdzieś mamy jakąś skrzyneczkę. Przynajmniej tak pokazuje. Jest skrzyneczka.
Strzał. I tak właśnie potrzeba. Dobra, jeszcze krótko mówiąc, po prostu powiem tak. Co jeszcze wprowadzili w ostatnim czasie? Wprowadzili możliwość, może nie możliwość, może takie ułatwienie dla graczy. Jeżeli znajdziemy po prostu broń w skrzyni, to wtedy, że tak powiem, odznajdujemy amunicję razem z bronią, tak? Czyli jak znajdziemy broń, to amunicja tam będzie już. Nie będzie się trzeba martwić, że mamy broń, a nie mamy amunicji. To jest super. No, no tam stamina to już się zaktualizowali wcześniej. No i pracują nad nowym gatunkiem, jak to stwierdzili, tak? O, gdzie ten koleś jest? Muszę być pierwszy. To nie pierwszy, ja czołem. Podzielę się tym, może nie będę spychał. Invisible Boss. Może napiszę do niego. Może nie z angielskiego? No, ale niestety pomyślałem. Dobra, mamy tu skrzyneczkę, tu chyba będzie skrzyneczka i tu mnie, nie bym musiał spojrzeć na mapę. Na mapę niestety bym musiał zminimalizować grę. Nieprzydatne, nieprzydatne i nieprzydatne. Sam shit. I tu też sam shit. Dobra, idziemy dalej. Może spotkamy coś. Nie wiem, jakim to wyglądał za amunicją. 50. O, super, dostrzegłby już wszyscy mamy. No i pracuję nad nowym gatunkiem, więc tak pogrzebałem w plikach, się przyznam. No i powiem wam, że znalazłem ciekawe tekstury, ale były do Velociraptora, tak. Czyli kolejna mała, denerwująca, prześladująca nas szajka wrednych istot. Widzę jakąś skrzynkę. Okej. Przejdziemy się do niej. Nie wiem, czy gdzieś tu jeszcze nie powinien być budynek, naprawdę. Chyba będę musiał jakąś mapę gdzieś tu zamontować. Albo wydrukować na kartce, bo cholera. Minimalizacja gry w trakcie grania. To czegoś nie lubię, ale wiem, że po prostu jak gram na multi, i tak bym dalej szedł, ale to nie Hunter. Tu mnie raczej może wiele rzeczy spotkać podczas takiej podróży na ślepo. Dobra, będziemy się kierować, tak jak mówię, tutaj. Gdzieś jest sierżant, tak jak dobrze powiem, gdzieś tu, w tej okolicy chyba. I... o, odzywał się Triceratops. O, widzę go tam. Okej, ale nie ruszamy go. Nie ruszamy go, po co denerwować, jest taka godzina. Jeżeli tak dużo raptorów możemy spotkać, więc... lepiej nie ryzykować. Po co kusić los? Pozwólcie, się napiję. Długo nie nagrywałem, ale mówiłem, w szkole mam taki zapieprz, no i w normalnym życiu, o, kiepsko. Ale teraz będę trochę wolnego, to może tak ponagrywam, nadgoń dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze Deer Hunter Tournament na moją nową stronę. Nie wiem, czy gdzieś projekt WP i WInfo, wirtualne polowanie i łowiectwo. No i tam właśnie takie gierki różne gramy, no, myśliwskie, wędkarskie, tak, takie symulatory polowań i oceniamy je, recenzujemy specjalnie dla was. To jeszcze, no sklep z gadżetami The Hunter Polska się uruchomi, na chyba wirtualne, WP i W też, z Primala chyba też jest nawet koszulka. No, ale tak to mówię, no może jeszcze ponagrywam trochę, mówię dzisiaj. Robię właśnie Deer Hunter Tournament, recenzję wam zrobię i Primana nagramy. No i jeszcze z The Hunter, dawno już nie grałem w Króliki, zagramy. Nowe pompki niestety nie kupiłem, ale tam sam nie szedłem, przecież to jest po prostu nowy skin.
No szczerze powiem, nie wiem jak teraz wygląda sprawa z T-Rexem. Bo zaktualizowali go. Teraz ma lepszą koordynację ruchową. Jak mogę tak to nazwać. Lepiej się rusza chłopak. Jakoś animacja, jak oni to nazwali 90-stopniową. Oj, nie pamiętam. Tum, tum, tum. Jakoś mi się nie śpieszę do spotkania ani raptorów, ani żadnych zwierzątek, bo nie jestem chętny. No jeszcze idziemy prosto na te pieprzone raptory. A nie, dobra, poszło w lewo. Chyba. Okej, to może je zgubimy. No i daski, gdzie tam, gdzie my. Cholera, chyba na wszystkie skrzynki podwędzie. No, dużo ludzi się spina, że po prostu jest pełno błędów. Ale wiecie, to jest alfa, dopiero ma być w marcu, czyli w sumie to już mam luty zaraz. To za 2 miesiące. Czyli w lutym powinni wprowadzić 2 gatunki nowe. Jeden to na pewno będzie, mówię wam, raptor albo coś raptorowate. No, no tak jak widziałem, to był Velociraptor. Czy Velociraptor? Nie wiem jak to się... Nie jestem się nawiązany aktualnie. A nie każcie mi się po prostu tego uczyć, bo o, moja głowa tego nie wytrzyma. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? No i drugi to może będzie ten latający dinozaur, nie wiem jak się nazywa. Ja na niego mówiłem pterodaktyl, ale ktoś napisał na oficjalnym, że to nie jest pterodaktyl, to jest jakiś tam z rodziny u coś tam. O Jezu, ludzie, mówię wam, takie mają gwiazdy kolesie. Ja bym to po prostu nazwał pterodaktyl i tyle, no. Jurajski Park tam nie było, nie będzie pterodaktyla. Zresztą może jakiś teraz wolnik się znajdzie Jurajskiego Parku, nie przecież tam zamiast pterodaktyli było jakieś inne zwierzęta, to inaczej nie nazwało pterodaktyl, to latający dinozaur, co? Flying T-Raptor, tak? Ale bida, zero skrzynek. Ale jeden plus przynajmniej dinozaurów nie ma. Dobra, chyba się pora wyleczyć trochę. No, wszelkie wypadek, bo jak raptory zaczną atakować, to... No co ja na 6 nic nie mam? Na 6. Patrzę. 6. Naciskam 6, ale przecież... Nie ma 6. 1, 2, 3... Co jest na trójce? Ty, też nic nie ma, ale beka. Takie łąki to są te normalnie bufet dla reksów, żebyśmy się nie wkopali w jakieś. Bagno czasem. Naprawdę cicho i spokojnie, reksy powinny chodzić, chociaż wiem, że też rano mają zmożoną aktywność. Triceratops. Mamy wabik. Dobra, on idzie gdzie indziej, ten kurde. Nie wiem, czy gdzieś tu nie był sierżant. No gdzieś tu jest po prostu... No, miejscówka, tak? Jakby skrzynki i tak dalej. Punkt specjalny. No, zawabiłem. Może jedzie w naszą stronę, nie wiem. Najwyżej zaraz nas przejedzie. Gdzie on idzie? Chyba będzie do tego co my. Cholera jasna. Koleś tam wszystko podwędzi. To nie będzie fajnie. Nie wiem, on chyba idzie bardziej w prawo. Ale się chyba nie chce przyjechać.
Ну, ты дымной. Chciałeś się bawić, Tomasz? Myślałem szczerze mówiąc, że to idzie ten Triceratops, to zobaczy jaka niespodzianka. Dlatego po lesie samemu się nie chodzi. O, niestety nie mam przyjaciół. On nie chce być moim przyjacielem. Dobra, to pójdziemy sobie tam na dół. W stronę jeziora, to będzie bezpiecznie się bawić. Przynajmniej będzie widok. Otwarta przestrzeń. Nic mnie nie zaskoczy. Ja akurat założyłem słuchawki na całe tę głowę. Miałem tylko na lewe ucho założone. Tak to bym go nie usłyszał. To by dziwko było. Bym się nie obraził, gdyby gdzieś w skrzynkach była jakaś, nie wiem, czapka czy coś. O, jest grzybek. Halucynek. Ciekawe, czy chce z nami w loterię pograć. A, to jest akurat ten dobry. Tylko nam życie przywraca. Jak jest czerwony, to jest loteria. Albo nam przywróci całe życie, albo nas zabije, albo nas otruje tylko. Są różne wersje. O to się postarali. Jest gadne raptory. A jak? 60 minut tropa. Zająć rzeczy na nie trafimy pewnie, jak dojdziemy tam do obserwatorium. Już nie pamiętam, czy... Tu jest, czy tu jest? Ale chyba raczej... Nie, w tym drugim, tak, w tym drugim. Nie w tym pierwszym, tylko w tym drugim. Przejdziemy sobie? Chyba przejdziemy przez jezioro. Tak mi się przynajmniej wydaje. Uważajcie, bo się muszę zabić. Grę, szczerze wam powiem, no kupiłem za 89 zł, jak wyszła tego w dniu premiery, ale na g2.com, nie wiem czy tam się strona, można kupić klucze już od 35 zł. Przynajmniej ostatnio może, bo nie wiem jak teraz jest, bo dolar strasznie wszedł w górę, szczerze mówiąc, jak ostatnio kosztował jeszcze 3 zł z groszami, tak teraz 3,80, 3,85 to jest jakaś parodia. Wykończą nie tylko ruskich, ale i nas. Polityk, temat rzeka. Wszystkich spalić, powiesić. O Boże, widzicie? Host wyszedł z gry. No po prostu pogratulować. Mógłby chcesz napisać THP hasła, jakbyście kiedyś chcieli wejść. Jak widzicie w Primala. Ostatnio ktoś ze mną próbował grać. O, zobaczcie, widzicie? Kolesie dalej. To jest właśnie kolejny błąd w grze, że pokazuje ludzi na... jeżeli byście chcieli kiedyś wejść do mnie na Huntera, tam, wiecie, ja... No, czasami się pokazuję, ale... zazwyczaj to nie jestem ja, bo konto pożyczyłem znajomym. Nie miałem czasu po prostu grać na Huntera, a szkoda, żeby się marnowało konto, więc no, po prostu sobie grają moi znajomi. Ale jak ja gram, to albo coś robię, albo jestem zajęty, albo nagrywam. A ostatnio chyba testowałem rozrzut pompki, kilka osób wbiło, ale niestety dołączył się ktoś do mnie przy testowaniu pompki i strzelał w tarczę, które robiłem akurat zdjęcia. Więc trochę straciłem cierpliwość i go wyrzuciłem. Więc sorry, ale po prostu trafiłem w zoom moment, mogę hasło założyć, w sumie też rację. Ale też fajnie było, że jak wchodzisz na serwer, to się pytasz, cześć, co robisz, mogę wejść? Okej, okay, Jimmy, gra fajnie, super. No, no spoko, nie mam nic przeciwko temu. Raptor, jak daleko? Ujdzie. No, tracimy HP? Stracimy. To jestem młodzaczy, jestem sam na grze, totalnie sam. A, znajdują się ludzie z poprzedniej gry.
Widzę go już. Dobrze mówiąc, raczej będziesz się za nami drogą. A my kawałek jeszcze mamy. Pierwszy raz przy żabach tak godzinę trafiliśmy naprawdę znowu. 17:44. Na nas odbędziemy. O Jezu. No, idzie za nami jak nic. Tak faktem mamy ten piąty kamuflaż, ten... Czapkę nie, ale bluzę, spodnie, rękawiczki, to brakuje nam tylko butów i spodni. To jest piąty level kamuflażu, czyli najwyższy. Przypadkowo znalazłem. Stryliśmy mi ze sobie skrzynkę. Jakoś tak wyszło. I cholera, są dwie skrzynki, a to powinien być znaczek stacji meteorologicznej, a nie ma. Mówię, gra jeszcze mam błędów trochę, ale... Grywalne jest, w sensie. Grać się da. Szczerze mówiąc, ten łuk to jest po prostu jak długi łuk w Hunterze. Celujesz chyba też podobnie, ale szczerze mówiąc, z łuku w Hunterze ja jedynie refleksyjny. A to w ogóle inna bajka. No i bloczkowy z celownikiem. Mamy pompkę. Buty, który level? Drugi. Lepszy drugi niż pierwszy. Co jest? Halo, halo. Halo, halo, proszę pana. Coś mi się tu nie podoba. Trzeba przenieść, ale nie wiem ile. I zostawimy sobie 30 strzał. No widzę, że ciuchy też teraz dają obciążenie, tak? Obliczymy buty. O, i ciuchy też dają obciążenie. Beka, nie? Dobra, biegiem do drugiej. O, jeszcze większe. O, super w sumie. Mamy tak. Czapę. Ale spodnie tutaj mamy, co chyba czwartego. Tak, czwarty level. Okularki. Ale wale pilotki. Dobra, czyli ściągamy to. Zakładamy pompkę. To. I. Loftki. Jak tam wyglądam teraz? Te czarne buty nie pasują w ogóle. Dobra, time to have fun. Rzucamy kamyczkę. Gdzie są raptory? Jest tam. Nie widzę go jeszcze, ale on tam jest, bo go słyszę. Ah!